Witam w dzisiejszym vlogu. Kierujemy się na skup Malbork z dwoma przyczepami, na nich nasypane pszenicy, około 19 ton. Jedziemy John Deere'em 6155M, wzięty z agrosieci. Co by tu jeszcze powiedzieć? John Deere na skrzyni AutoQuad Eco Shift. Każdy mówi, że bajka to starożytność, że trzeba ten. Jak widać, można sobie włączyć, już wam pokażę, tryb, że sam se zbija półbiegi. Nie trzeba za dużo wtedy wajchować, praktycznie nic, sam se zbija półbiegi. A pełne zakresy to tylko przy ruszaniu z miejsca, na polu na przykład można. Więc nie jest to jakaś katorga, że wajcha, że starożytność, można normalnie, polecamy. Podobno bardzo wytrzymała skrzynia, tak więc wzięliśmy. Ciągniemy dwie przyczepy, jedna tego metal fachu 10 ton, druga jakaś stara forszmitka. Brandyska. No może być, na niej około 8-9 ton. Do skupu zostało nam jakieś może 7 km, więc zaraz będziemy, nagram wam coś ze skupu. No i widzimy się na skupie. Dojeżdżamy już do skupu. Jak widać, nie jesteśmy sami, jadą tutaj jakieś ciągniki. Jakiś New Holland. Dziurawa droga dosyć tutaj, jak na Malbork, może ktoś kojarzy. O, ty, sprzedają rolasy. No, jak widać, jakiś New Holland z przyczepą. Mamy trochę większy zestaw, ale no. No, widzimy się na skupie. Tak się prezentuje nasz zestaw od zewnętrznej strony. Jak mówiłem, przyczepa metal fachu. I no, ta stara. Przysypiemy na wywrotnicy. Tata otwiera burty już. Wracamy ze skupu, wyjeżdżamy zaraz z Malborka. Na przyczepach było ponad 19 ton, więc trochę zarobiliśmy. Wracamy do domu, leżeć, bo jak już zarobione pieniądze, to już nie musimy nic robić. Do zobaczenia w następnym vlogu. Trzymajcie się, cześć.